Volvo nie najgorzej się prowadzi, ale tył zawieszenia jednak pływa, co oznacza, że jest do zrobienia. Ciekawostka, przednie amortyzatory i sprężyny wyglądają na nowe. Zaraz może się okazać, że było w sumie tak, że trzeba było zrobić przód i tył, pan zrobił tylko przód i tył został już dla mnie. No, mam nadzieję, że nic więcej nie zaskoczy mnie w tym samochodzie. Proszę bardzo. Amortyzatory ze sprężynami naprawdę są nowe, do tego są nowe łączniki, do tego jest nowy wachacz z przodu. Pan mówił, że o samochód dbał bardziej o kobietę. No jeżeli tu tyle wydawał, to nie miał już na kobietę, to jasne. Nowe przewody hamulcowe, też wszystko w komplecie. Proszę bardzo, no jaki piękny strzał. Bardzo ładne auto. Tak naprawdę niewiele jest do zrobienia, więc mogę spokojnie brać się za robotę. Jak chcę szybko zarobić, to muszę szybko pracować. Odkręcanie amortyzatorów jest banalne. Najpierw trzeba odkręcić śrubkę na dole, a później na górze. No właśnie, jakoś tak z pośpiechu pomyślałem sobie, a na pewno mocowanie z tyłu. A nie mogę go znaleźć. Zaraz się okaże, że się aż tak haniebnie pomyliłem. Ale jeszcze się nie poddaję, bo przecież naprawdę w tym Volvo jest dużo do rozbierania, więc może jednak gdzieś te mocowania będą. Oho, zaraz się okaże, że będę zdobywcą wnętrza Volvo, ale przynajmniej namierzyłem mocowanie. Ono jest łatwiej dostępne od drugiej strony. Teraz tak, odkręciłem go na dole, kończę odkręcać go na górze, czyli powinien właściwie już spaść. Halo? No dobra. Tu jest odkręcony, więc jednak będę musiał znowu podnieść samochód, żeby móc go zdemontować. Ale na razie odkręcę jeszcze amortyzator z drugiej strony. Teraz odpinam wachacz, żeby wyjąć sprężynę. Teraz oczywiście zaczynam się już martwić, jak ja tam wcisnę nową sprężynę, która będzie przecież wyższa, bo będzie nowa, nie będzie taka sklepana. Natomiast najważniejsze, że dało się ją zdjąć.